Cześć, witam wszystkich, ja jestem Carbo, witam Was serdecznie na kanale Carbo i Fish. Dzisiaj taki, można powiedzieć, materiał informacyjny dla osób, które będą zainteresowane tym, co powiem. Ale na początku chciałbym Was serdecznie powitać wszystkich, którzy zaczęli subskrybować nasz kanał, witam Was serdecznie. I też chciałbym przypomnieć o konkursie dla komentatorów. Jak z tego, co wiecie, może i nie wiecie, jakiś czas temu został tutaj, odbył się w naszym kanale konkurs dla komentatorów. Teraz zacznie się tura druga, czyli dalsza część tego konkursu. Jak do tej pory zostały nadsłane trzy filmy na drugi etap. Jedna osoba się wycofała, Severin, z różnych powodów. On nie będzie brał udziału w konkursie i nie dostałem jeszcze filmu od HeroCC, który wysłał do mnie ten film, ale nie mogę go ściągnąć, ponieważ nie mam praw do tego, żeby ten film ściągnąć. Więc jeżeli Hero mnie słyszy, pisałem do niego też, jeżeli Hero mnie słyszy, to poproszę o to, żeby udostępnił mi możliwość ściągnięcia tego filmu. Dobra, słuchajcie, teraz co? Bo do meritum tego, co mam do powiedzenia, czyli do najważniejsze rzeczy w tym materiale i dosyć ważne rzeczy dla nas, czyli dla mnie i dla Fisza. Mamy propozycję dla osób, które chciały podjąć z nami współpracę. Najpierw powiem takie moje małe, krótkie przemyślenia na temat tego, dlaczego do tego doszło. Więc od jakiegoś czasu widzę, że jest marazm, jeżeli chodzi o właśnie o kanały FPS na YouTube w polskim. Jest totalny marazm. Ludzie, którzy mają swoje kanały, którzy prowadzili przez jakiś czas swoje kanały, mieli już naprawdę kilkaset subskrypcji lub na przykład 1000 subskrypcji, tysiąc parę subskrypcji, rezygnują. Albo kompletnie zamykają swoje kanały, jak na przykład Fancik to zrobił, lub nie wystawiają swoich filmów, tak? Czyli to wszystko w takiej stagnacji pozostaje i wszystko można powiedzieć, leży. Ja powiem Wam, się nie dziwię, ponieważ jeżeli w Polsce na 38 milionów ludzi, największy kanał FPS ma 30 tysięcy subskrypcji, mówię oczywiście o kanale Yoshiego, to jest trochę dziwne, tak? To jest dosyć dziwne, ponieważ no nie na zachodzie, powiedzmy sobie w Anglii, w Niemczech czy we Francji, takie kanały mają po kilkaset tysięcy subskrybentów. I to są dosyć duże kanały. W Niemczech kanały, które mają po 120-130 tysięcy na przykład, to jest kilka takich kanałów lub kilkadziesiąt tysięcy, więc jest trochę tego. W Polsce niestety nie ma takiej możliwości. Choć jakby nie patrząc, najbardziej popularne gry wśród młodzieży to są gry FPS, jakby nie było, czyli najwięcej gier tego typu się sprzedaje w Polsce. I nie wiem, z czego to się bierze. Naprawdę nie wiem, z czego to się bierze. Kompletnie nie mam pojęcia. Jest kanał już jego, tam kilka większych kanałów, które zajmują się stricte grami FPS. No i poza tym nie ma nic. Więc pomyślałem sobie, dlaczego by nie zrobić tego typu rzeczy, jak na przykład to, co Wam teraz zaproponuję. Chcielibyśmy z Fishem zaproponować Wam współpracę na pełnych zasadach, czyli w ten sposób, żebyście do nas, jeżeli macie oczywiście ochotę, chcieli przyjść do nas i wspomóc nas w tym, co robimy, czyli dostać pełne prawa do tego kanału. Szukamy jednej lub może i nawet dwóch osób, żeby zrobić właśnie kanał, który by był dla większej rzeszy, żeby ten kanał żył. Bo prawda jest taka, jedna osoba nie jest w stanie to ogarnąć, ale gdyby nas było trzech, czterech, moglibyśmy zrobić kanał dla większej rzeszy właśnie ludzi, którzy grają w gry FPS, czyli brać od nich filmy, materiały, akcje, robić konkursy. Na to by było, w ten sposób by właśnie był prowadzony ten kanał i szukamy osób, teraz powiem, jakie muszą spełniać kryteria. Musicie spełniać takie oto kryteria. Pierwsza rzecz to musicie mieć już własny kanał na YouTube, na który wrzucacie, będziecie mieli wrzucony już trochę filmów, trochę materiałów, żeby ocenić, jak to wy robicie. Druga rzecz, wiek. Wiek, najlepiej gdybyście byli pełnoletni, no możecie mieć trochę mniej niż 18 lat, bo szukamy osób, które podejdą do tego no dosyć sensownie, czyli nie w taki sposób, że okej, mam teraz wakacje, porzucam trochę filmów, tak, a potem sobie robię przerwę na szkołę i tego typu rzeczy. Oczywiście szkoła jest najważniejsza i to jest podstawa, ale chcemy też, żeby właśnie ta osoba była też no dosyć kumata i chciała nam pomóc prowadzić ten kanał. Więc to by było to i jeszcze jedna rzecz, sprzęt. Czyli sprzęt musicie mieć w miarę dobry, taki, żeby materiał, który będzie prezentowany na naszym kanale, był dosyć sensowny, czyli w miarę też dobry dźwiękowo i wizualnie, więc też to jest bardzo ważne. Co od nas? Co możemy Wam zaproponować? Zaproponować Wam możemy co? Oczywiście nasz kanał, czyli pełne prawa do tego kanału. Możemy Wam zaproponować gry. Chcemy też stworzyć właśnie z Fishem jakieś konto na Steam wspólne, czy na Originie, czy na innych,
dziewczyną Play na przykład, w którym będą wspólne gry. Będziemy mogli grać my i wy, czyli te osoby, które będą z nami na kanale. Bo na przykład jeżeli zakupię sobie jakąś grę, tak, wrzucę na pogam trochę, ta gra leży odłogiem, jakby nie patrząc, więc ktoś może potem wziąć tą grę i na przykład nagrać gameplaye, czy jakieś swoje komentarze do tej gry, czyli ogólnie, żeby to jakoś się działo. Co jeszcze? No to by było takie najważniejsze rzeczy. Oczywiście możemy to dogadać wszystko, jak to by miało wyglądać. Czego wam nie zaproponujemy? Nie zaproponujemy wam pieniędzy, czyli nasz kanał na pewno nie będzie zarabiał na nas. To do tej pory, jeżeli widzicie, może nie widzicie, u nas na kanale nie ma żadnych reklam. Jeżeli są reklamy, to tylko pod materiałami, do których nie mamy praw. Chcielibyśmy w przyszłości na pewno dostać partnerstwo od jakiejś sensownej firmy, zarabiać pieniążki, ale te pieniążki, żeby były dla kanału, czyli dla sprzęt, czy gry dla widzów, to w ten sposób, żebyśmy to organizowali. Tak jak teraz jest, że u nas możecie wygrać co jakiś czas gry, ale to jest z naszych własnych funduszy, a chcielibyśmy to zorganizować w ten sposób, że pieniążki, jeżeli kiedykolwiek oczywiście udałoby nam się jakikolwiek zarobić, wrzucać te pieniądze w ten kanał, czyli żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli macie znajomych, którzy prowadzą dosyć fajne kanały FPS, bo takich kanałów jest bardzo dużo, naprawdę, ale niestety nie ma możliwości przebicia się, no jest bardzo, bardzo ciężko, to dajcie nam znać. Wpiszcie na tylko na tego maila. Chodzi o to, żeby nie wpisywać na mail ogólny, czyli na Carboneo Media, bo tam dosyć dużo wiadomości przychodzi, żebyśmy czegoś nie zgubili, więc na mail konkurs.carbofish@gmail.com na ten mail przesyłajcie swoje propozycje. Jeżeli macie znajomych, powtarzam, też im dajcie znać, jeżeli chcą podjąć tego typu współpracę. No bo nie oszukujmy się, nie każdy może się wybić, a jeżeli się zjednoczymy, będziemy mogli zrobić jakąś taką małą platformę, to może jakoś to wszystko wyjdzie. Ja też nie mam zbyt dużo czasu teraz na to wszystko. Ja bym się zajął sprawami organizacyjnymi, sprawami organizowania konkursów, czy tego typu rzeczy. Fish robi na przykład poradniki z Moabów i potrzebujemy osób, które by na przykład grały jeszcze właśnie w MW2, MW3, czy inne gry FPS, które chciałby robić właśnie z tego gameplaye. Tak samo byśmy właśnie kupowali nowe gry i żeby to wszystko jakoś fajnie rozwinąć. Więc jeżeli byście byli zainteresowani tym współpracą z nami, serdecznie was zapraszam. Dobrze, słuchajcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za subskrypcję, za łapki w dół i łapki w górę oczywiście. I za to wszystko, że jesteście, że komentujecie, trzymajcie się ciepło. A ostatnia rzecz, pod tym filmem możecie wygrać grę. Wejdźcie sobie w opis, tam jest gra do wygrania. Więc jeszcze raz serdecznie wam dziękuję, trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. He's out. Solid execution.